Dobry kochani, witam w kolejnej wróżbie walentynkowej. Tym razem będzie to list walentynka od waszego anioła stróża. Co anioł stróż na walentynki chce wam przekazać, czyli taki przekaz dotyczący waszych relacji z ludźmi, z otoczeniem. Niekoniecznie z partnerami, niekoniecznie muszą to być relacje miłosne, ale ogólnie chodzi o relacje z ludźmi. Tutaj będą takie wskazówki od waszych anielskich przewodników, co należałoby zrobić, żeby polepszyć wasze relacje z ludźmi, z otoczeniem, być może z osobami, z którymi nie macie najlepszego kontaktu. Moi drodzy, 7 opcji do wyboru. To są kupidynki, które widzicie przed sobą. Takie same, żeby było trudniej wybrać, żebyście tutaj musieli kierować się swoją intuicją. Przyjrzyjcie się im dokładnie od 1 do 7 i wybierzcie sobie jednego z nich, jedną opcję, jeden numerek, czyli wybieramy numer od 1 do 7. I pytanie to jest, co mój anielski przewodnik chce mi przekazać w relacjach z ludźmi? Na co powinienem zwrócić uwagę w relacjach z ludźmi, z moim najbliższym otoczeniem? Czyli walentynka od mojego anioła stróża. Mam nadzieję, że dokonaliście wyboru i od razu przechodzimy sobie do poszczególnych czytań. Dla osób, które wybrały opcję numer 1, mamy kartę cele. Przede wszystkim powiedziałabym, że tutaj jesteście osobami być może o zbyt małej asertywności. Być może ludzie to wykorzystują. Ludzie w waszym otoczeniu często mogą was prosić o pomoc, o jakieś drobne przysługi i wy chętnie im tej pomocy udzielacie. Ale ta karta mówi o tym, aby nie robić tego kosztem siebie, kosztem swoich planów. Czyli jeżeli masz jakieś cele wyznaczone, to dąż do tych celi, do ich realizacji, do tych celów. Natomiast jeżeli w jakiś sposób z tymi celami koliduje to, czego chcą od ciebie inni, nie rezygnuj z siebie na rzecz innych. Po prostu staraj się to jakoś wypośrodkować. Możesz dawać z siebie coś innym, ale też skup się na sobie, na swoich celach w życiu. Jeżeli twoje cele będą się w jakiś sposób kłóciły z tym, czego oczekują od ciebie inni, to masz prawo odmówić takiej pomocy. Ludzie nie mogą od ciebie jakby tutaj wymagać tego, żebyś ty żył cudzym życiem i nie miał żadnych celów w życiu. To jest ogólnie takie wskazanie, że po prostu warto by było od czasu do czasu zachować taką zdrową dawkę egoizmu, takiego zdrowego egoizmu, czyli powiedzieć od czasu do czasu nie. To jest nauka asertywności, po to, aby skupić się na swoich celach, na swoich przedsięwzięciach. Dla osób, które wybrały opcję numer 2, karta kontakt. I moi drodzy, to jest taka karta, która mówi o tym, aby spróbować odnowić kontakty z osobami, które dobrze was traktowały, z którymi dobrze się dogadywaliście, z którymi gdzieś tam po prostu być może ten kontakt się urwał. To jest też taka karta, która jest jak gdyby przyzywaniem do naszego życia bratniej duszy, czyli gdy czujemy się samotni, może mamy wokół siebie dużo ludzi, może faktycznie jest ich sporo, no ale czujemy się gdzieś jacyś wyalienowani, samotni. Nie każdemu z naszego otoczenia możemy powiedzieć o swoich problemach. Chcielibyśmy mieć taką zaufaną osobę, która by nas po prostu zrozumiała. Nie zadawała zbędnych pytań, tylko rozumiała po prostu te nasze rozterki. I pamiętajcie też o tym, że jeżeli nie ma w waszym otoczeniu takiej bratniej duszy, zawsze możecie poprosić w modlitwie swoich aniołów, aby po prostu pozwoliły wam spotkać na swojej drodze taką bratnią duszę. Więc zawsze możecie poprosić również o ten kontakt, o to, aby na waszej drodze stanęła wasza bratnia dusza. Ktoś, kto będzie po prostu w stanie wam pomóc, będzie w stanie was zrozumieć. Osoba, która po prostu, jak to się mówi, będzie nadawała na tych samych falach. Dla osób, które wybrały opcję trzecią, mamy kartę relaks. Moi drodzy, ja tutaj poczytuję to jako po prostu konieczność odpoczynku od pewnych relacji, od pewnych ludzi. Być może są w waszym otoczeniu ludzie, którzy już nadmiernie was męczą, zabierają wam zbyt wiele energii. Być może was atakują i te ataki również kosztują was wiele energii. Być może po prostu są to osoby absorbujące, które chciałyby was w jakiś sposób wciągnąć w machinę swojego życia i najzwyczajniej w świecie jesteście tym zmęczeni. Ta karta mówi o tym, aby odejść na chwilę, zachować dystans, aby jeżeli nawet jest taka konieczność, to po prostu radykalnie odciąć się od tych osób. Nawet jeżeli ktoś by się tam miał na was obrazić. Pamiętajcie o tym, że prawdziwi przyjaciele rozumieją to,
że Wy też macie czasami słabsze dni, że też chcecie sobie odpocząć, że też macie swoje życie i chcecie skupić się na sobie. Więc dajcie sobie po prostu tutaj szansę na odpoczynek od pewnych relacji. Jeżeli to są trwałe związki, trwałe relacje, to te osoby i tak zostaną w Waszym życiu. Jeżeli te relacje się rozpadną, tylko dlatego, że chcecie mieć po prostu chwilę oddechu, chwilę dla siebie, no to znaczy, że nie były te relacje po prostu warte zachodu. Dla osób, które wybrały opcję czwartą, mamy kartę Inwencja Twórcza. Powiedziałabym tutaj, że Wy jesteście osobami dosyć przewidywalnymi w kontaktach z ludźmi. Jeżeli jesteście w związkach, to również możecie tutaj być bardzo przewidywalni dla partnera. Inwencja Twórcza mówi o tym, aby być może zrobić coś nieszablonowego, pomyśleć, wykazać się kreatywnością. Nie tylko z racji walentynek i ewentualnych pomysłów na spędzenie walentynek, ale ogólnie zaskoczyć czymś swoje otoczenie, tak żeby ludzie mogli poznać Was z jakiejś innej strony, Waszą naturę z zupełnie innej strony zobaczyć, że nie jesteście też tacy nudni, przewidywalni, ale że macie również swoją drugą stronę, tak zwaną drugą stronę medalu i że potraficie zaskakiwać i niektóre relacje dzięki temu będziecie mogli ożywić, będziecie mogli nadać im jak gdyby nowy ton. Będziecie mogli pójść tutaj z tymi relacjami do przodu, być może właśnie pięknie się rozwiną dzięki Waszej inwencji twórczej. Także zaskakujcie przyjaciół, zaskakujcie znajomych, bądźcie też od czasu do czasu spontaniczni, bawcie się, uśmiechajcie się spontanicznie, być może jakieś propozycje z Waszych ust padną, takie spontaniczne, skierowane do rodziny, do najbliższych, do otoczenia, do przyjaciół i z pewnością uda Wam się wiele relacji tutaj ożywić. Dzięki właśnie inwencji twórczej. Także tu jest dla Was taka zachęta, aby spróbować pokazać się otoczeniu w jakiejś nowej, innej odsłonie. Dla osób, które wybrały opcję numer 5, mamy kartę Błogosławieństwo. Powiedziałabym tutaj, że być może w niektórych relacjach Waszych z otoczeniem panują jakieś wojny, jakieś konflikty. Mamy tutaj taką burzę widoczną na horyzoncie, więc podejrzewam, że nie ze wszystkimi relacjami potraficie sobie radzić. Być może po prostu próbujecie tutaj w jakiś sposób ugryźć daną relację, bo ona nie układa się tak, jak Wy byście tego chcieli, ale pamiętajcie o tym, że Wy nie musicie się w ogóle tym przejmować, że jeżeli nie potraficie wyjść z jakiejś sytuacji, z jakiegoś impasu, to znaczy, że należy po prostu to przeczekać, bo po prostu może być to sytuacja taka, którą Wy nie musicie sobie nawet zaprzątać głowy, ponieważ ta pomoc przyjdzie jak gdyby odgórnie. Pozwólcie jakby załatwić to, że tak powiem w cudzysłowie załatwić, aniołom, Bogu, sile wyższej, bo błogosławieństwo oznacza, że w tych Waszych sprawach, o które się martwicie, będziecie mieć opiekę. Zobaczcie, jaka piękna gołębica tutaj wzlatuje na tym zdjęciu, na tej karcie. I dziewczynka, która gra na fortepianie, niezależnie od tej burzy gdzieś tam w oddali. Także uspokójcie swoje nerwy. Nie starajcie się jakoś nadmiernie kontrolować tej sytuacji, bo i tak nie jesteście w stanie tego zrobić, a to Was tylko po prostu kosztuje zbyt dużo nerwów. Dlatego pozwólcie, aby pewne rzeczy zadziały się po prostu odgórnie. Dla osób, które wybrały opcję numer 6, no cóż tutaj dużo mówić, po prostu miłość. Tutaj powiedziałabym, że przede wszystkim, jeżeli chcecie budować trwałe, stabilne, takie mocne relacje z ludźmi, to musicie przede wszystkim postawić na miłość własną, na własne potrzeby, na taką bezwarunkową miłość i akceptację swojej osoby. Ja wielokrotnie podkreślałam, że to jest tak, że jeżeli chcemy faktycznie przyciągnąć do naszego życia dojrzałą osobę i stworzyć dojrzały związek, nietoksyczny, nie oparty na jakichś takich zależnościach, podległości czyjejś i czyjejś uległości, tylko po prostu na równowadze, na harmonii, to przede wszystkim taką miłość bezwarunkową musimy mieć w sobie. I tego właśnie uczy nas ta karta. Daj najpierw bezwarunkową miłość sobie, a zobaczysz, jak szybko w Twoim życiu pojawią się osoby, które również będą w stanie Ci tę miłość podarować. Dlatego, że Ty sam nie możesz dać innym tego, czego nie masz w sobie. I tak samo jest z innymi ludźmi. Natomiast jeżeli masz tę miłość w sobie, to z takimi ludźmi właśnie rezonujesz, takich ludzi do swojego życia przyciągasz. No i wreszcie osoby, które
wybrały ostatnią opcję, opcję numer 7, karta mądrość. Tutaj jakby ta karta w takim pierwotnym znaczeniu każe przestać kontrolować relacje międzyludzkie, przestać kontrolować różne sytuacje, nad którymi po prostu nie możemy zapanować, bo to się po prostu dzieje, nie nad wszystkim człowiek może mieć kontrolę. Natomiast trzeba zaufać mądrości boskiego planu, który po prostu jest doskonały i zaufać temu, że niektóre rzeczy po prostu muszą się wydarzyć, bo dzieją się po coś. Że tak być musi, ale koniec końców wyjdziecie z tego obronną ręką i to się wszystko dzieje dla Waszego najwyższego dobra. Ja czytam tą kartę troszeczkę szerzej i uważam tutaj, że też powinniśmy właśnie tę mądrość wykazywać w uczeniu się na własnych błędach, czyli nie powtarzaj w relacjach z ludźmi tego, co gdzieś tam już kiedyś robiłaś i to okazało się bezowocne, okazało się błędne, okazało się niewystarczające, albo okazało się, że to po prostu nie funkcjonowało. Zastanów się, dlaczego zostały zerwane, zakończone Twoje poprzednie związki, poprzednie relacje z ludźmi i po prostu ucz się na własnych błędach, czyli nie powtarzaj tych samych schematów, które wtedy robiłaś, powtarzałeś, tylko po prostu staraj się wyciągać z tego wnioski, refleksje ze swojego własnego zachowania i ze swoich własnych doświadczeń i zobaczysz, jak też świat wokół Ciebie będzie się zmieniał razem z Tobą. Tak wyglądają, moi drodzy, przesłania od aniołów dla Was, czyli walentynki anielskie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.